Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej i był wicepremier. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rozmawiamy w 20. rocznicę przyjęcia Polski do NATO. Platforma w jakiś sposób tę datę świętuje, przyłącza się do jakichś obchodów? Świętujemy. Zorganizowaliśmy kilka dni temu forum bezpieczeństwa. Było wystąpienie przewodniczącego Grzegorza Schetyny. Było wielu dyplomatów, emerytowanych generałów, po to, żeby porozmawiać o tym, jak minęło te 20 lat Polski w NATO i co dalej z Sojuszem? Także cieszymy a się. Czy co dalej z Sojuszem? No to jest <laughs> wielkie pytanie nie tylko do Polski. Czyli bo nie znaleźliśmy państwo ma... odpowiedzi. Nie, rozmawialiśmy o tym, no to tę odpowiedź muszą znaleźć wszyscy przywódcy 28, a za moment pewnie po Macedonii 29 państw. Czy sojusz przyjęciu... idzie w dobrą stronę? Trudno to opowiedzieć, bo wszyscy patrzą na lidera sojuszu Stany Zjednoczone, na niepokojące sygnały, że Stany Zjednoczone, a bardziej ich prezydent Donald Trump, powątpiewają w NATO i ta dyskusja. Dotyczyła nie tylko dwudziestolecia obecności Polski, ale 70-lecia NATO. Te wątpliwości zaszły tak daleko, że tak naprawdę to świętowanie odłożono gdzieś na koniec roku. Zastanawiano się, mówię o NATO. Zastanawiano się, jak to zrobić, ale no miejmy nadzieję, skończy się mocnym potwierdzeniem, że NATO więzi transatlantyckie to są fundamenty polityki Stanów Zjednoczonych Europy i fundament bezpieczeństwa Polski. My Jesteśmy od 20 lat sojusznikami największych demokracji świata i to daje nam bezpieczeństwo i powinniśmy każdego dnia. Nigdy premierze. nie ma stuprocentowego bezpieczeństwa. Dużo zależy od nas samych, od sytuacji. Natomiast lepszego sojuszu nie ma. Jest to sojusz państw nam bliskich pod względem wartości. Wiele z tych państw. Większość z tych państw jest jednocześnie członkami Unii Europejskiej, więc polską racją stanu jest codziennie rano modlić się za silne NATO. A, a za armię europejską? Czy to mrzonka, czy to jest coś realnego? To jest taki temat, który powraca w dyskusjach co kilka lat. Też na zaproszenie Platformy Europejskiej Partii Ludowej była taka dyskusja w piątek. Była minister obrony Niemiec, był sekretarz generalny NATO i ona powiedziała: Wolimy armię Europejczyków niż armię europejską. Takim zgrabnym wybiegiem i, i podzielam taką opinię, mówimy. Chcemy, żeby armie europejskie były silne, ale mamy NATO i to jest fundament naszego bezpieczeństwa. Unia może dużo zrobić, mamy Europejski Fundusz Obrony od jakiegoś czasu, mamy różne pomysły, które mają finansowanie, ale tak naprawdę liczy się czołg, samolot, przede wszystkim żołnierz, i jeśli on jest wsparty też pieniędzmi Unii, to tylko dobrze. Bo jest jednocześnie elementem siły NATO. Więc Polska powinna popierać wszystko, co w Unii: bliższą współpracę, tak zwane PESCO, co służy wzmacnianiu obrony, ale fundamentem jest NATO, i co do tego nie mam wątpliwości. Czyli Tomasz jak modli się. Nie, ja mówię. Yy, powiedział, powiedział pan, powinniśmy się codziennie ta, modlić za NATO. Ja no mówię to się, o że pan pan powinien dać przykład, też Dobrze, się powinien pan modlić. modli. Modlę się za... codziennie rano i wieczorem za NATO, ale też <laughs> powinniśmy jak najwięcej robić, żeby to NATO było silne, żeby mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi no, żeby no właśnie. mieć zapytać, dobre relacje czy, z Europą. Czy również przy okazji modli się pan za Fort Trump? Jestem za zwiększaniem obecności amerykańskiej. Przypomnę, ona zaczęła się w 2014 roku po aneksji Krymu, po konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Wtedy prezydent Obama zdecydował o tym, że przyjechali tu amerykańscy żołnierze, i trzeba tę obecność zwiększać. Ja uważam, że gwarantem pokoju dla zachodniej Europy po 1945 roku, po II wojnie światowej była amerykańska obecność, i tej amerykańskiej obecności potrzeba, i wszyscy po obydwu stronach, Atlantyku, powinniśmy zabiegać i trzymać się mocno razem Stany Zjednoczone, Kanada i Europa aż do Polski, państw bałtyckich, tych państw granicznych sojuszu. To jest fundament naszego bezpieczeństwa i sojusz państw oparty na wspólnych wartościach. Czy ta długa i dość zawiła odpowiedź oznacza, że również jedna mała modlitwa za Fort Trump pana no tak, wykonaniu też? Tylko, że ma bez użycia tych słów, bo uważam, że to jest taka figura propagandowa, która nie pomaga. Znaczy bo... jakichś słów? Fort Trump? No tak, tak. Bo no to jest taka sam... nazwa robocza chyba, no bo ona... wszyscy wiedzą o co ale chodzi. Choć Chodzi o to, żeby było więcej żołnierzy, więcej sprzętu, żeby były magazyny ciężkiego sprzętu, żeby w końcu skończyć bazę antyrakietową w Radzikowie. Wydaje mi się, że szafowanie nazwą Fort Trump nie pomaga. Ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie, a sam y, y, bohater, y, czyli prezydent Trump, wcale tego nie podjął. No, ale bo... cieszył się, uśmiechał się. No tak, usłysza. uśmiechał się, natomiast miejmy świadomość, że będzie prezydentem jeszcze jakiś czas, nawet jeśli będzie miał drugą kadencję, a takie przedsięwzięcia to są na dziesięciolecia i nie jest roztropnie wiązać się z jedną osobą przyznajmy to dość kontrowersyjną także w Stanach Zjednoczonych. Tu to, jest, trzeba... to jeszcze jedno pytanie w, w sprawach bezpieczeństwa. Czy te kwestie nie powinny być chociaż, no nie wiem, w 50%, jeśli nie da się, w większym procencie, przedmiotem czegoś w rodzaju zgody narodowej, różnych ugrupowań? Żeby, żeby nie, A, nie Oczywiście, było że powinny. Rozliczeń, Natomiast... kto czego nie kupił, kto czego teraz no nie kupuje. Obecny obóz rządzący w ogóle zrezygnował z takiego porozumiewania się. Rada Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent jej nie zwołał od czerwca 2016 roku, a minister Mariusz Błaszczak nie pojawił się nigdy na Sejmowej Komisji Obrony. Jest już ministrem 14 miesięcy. Więc a gdyby to, się pojawił, to po co miałby się pojawić? To, to jest obowiązek ministra pojawiać się, każdy z ministrów. Ale czy jakieś konkretne sprawy są do ministra Ale Błaszczaka? Jest, no na, przykład, na przykład ostatnio poprosiliśmy komisję, i opozycja ma prawo tutaj taki temat nad o ocenę trzech lat Ministerstwa Obrony, zarządów PiSu. No to jest naturalny temat dla ministra. Wszyscy poprzedni ministrowie przychodzili na Sejmową Komisję Obrony, bo to jest sól demokracji, że posłowie mają prawo rozmawiać z ministrem. Minister Błaszczak jest pierwszym, więc y, trudno mówić o jakimś porozumieniu, jak y, y, nie ma rozmowy. On nie wiem, czy obawia się, czy nie ma czasu, czy lekceważy, różne mogą być powody. Natomiast y, w sprawach NATO, obecności amerykańskiej, y, rozwoju wojska polskiego, na pewno y, w Platformie Obywatelskiej pewnie w całej koalicji europejskiej y, y, miałby rząd PiSu, dobrych partnerów do rozmowy. Jakoś do 2015 roku. Można się było porozumiewać. Właszczak nas słucha i to przemyśli. Chociaż jest teraz w Pradze, więc pewnie nas nie słucha. Na spotkaniu no, mimo, rocznicowym. Mimo, że jest w Pradze, niech, niech myśli. Tak. Panie pośle. Y Platforma nie pójdzie na wojnę z Kościołem. Pamięta pan, kto z ważnych polityków.? Y... To ja tak powiedziałem. O, ja Nie wiem, czy jestem ważny, ale no, na pewno no, ja tak też ważny powiedziałem. Ale pan jest co najmniej <coughs> trochę tak. Tak, tak pan powiedział na początku roku. No i, i co? I ta wojna teraz wisi w powietrzu, bo to nie tylko wojna z Kościołem katolickim, bo biskupi warszawscy się wypowiedzieli przeciwko LGBT, ale także przedstawiciele władz innych kościołów chrześcijańskich. Powtarzam, my nie chcemy żadnych wojen ideologicznych, a w szczególności wojny z Kościołem. I w sumie z dużą przykrością przyjmuję to, że są takie wypowiedzi przedstawicieli Kościoła, które odnoszą się do kwestii podniesionych przez prezydenta Trzaskowskiego tu w Warszawie, których celem jest to, żeby. Lepiej chronić dzieci, lepiej edukować dzieci, lepiej chronić dzieci przed zagrożeniami pedofilskimi, przed przemocą domową. Więc no bardzo dobrze, się ale dziwię takiej ideologicznej reakcji. Kiedy jest tyle protestów, to nie zapala się gdzieś przed Panem taka czerwona lampka, że może coś jest nie tak. Nie zapala się, bo bardzo wyraźnie widzę, że to. Prezes Kaczyński w sobotę postanowił użyć tej kwestii do takiego ideologicznego ataku na koalicję europejską, na Platformę. Widać, prezes ma poczucie, że nie działają obietnice socjalne. Ale ja ja mówię o tym, że nie jest osamotniony, bo to nie, bo to nie tylko prezes użył i przyłączyli się politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale właśnie, właśnie kościoły, a także część, część innych środowisk. Ja myślę, środowisk. że jeśli. Przedstawiciele kościoła wczytają się to, co pisze i mówi prezydent Trzaskowski, to, co my mówimy, to do wszystkiego, co służy walce z pedofilią, a temu służy edukacja dzieci, żeby wiedziały, co to znaczy zagrożenie, zły dotyk. Na pewno na pewno się włączą. Ja nie chcę tutaj. No tak, ale na lekcjach wychowawczych też można taki program, nawet nie, nie, nie przypieczętowany deklaracją realizować. Myślę, że to, to jest obowiązek wychowawców, żeby uczyć tolerancji wobec są wszystkich. są przedmioty wychowanie do życia w rodzinie. I chcę to podkreślić też jako rodzic na wszystko co jest poza taką podstawą programową rodzice się muszą w szkole zgodzić więc nie ma zagrożenia że cokolwiek się zdarzy wbrew rodzicom a uważam i myślę że wszyscy powinniśmy tak do takiego przekonania dojść że to są sprawy bardzo ważne i że dzieci które zupełnie inaczej funkcjonują niż gdy my byliśmy dziećmi jest internet stacje telewizyjne mnóstwo zagrożeń powinny właśnie w szkole otrzymywać Dobrą porcję edukacji, która służy ich ochronie, ich bezpieczeństwu. To nie chodzi o to, żeby jakąś Czyli ideologię w nich ształlić. nie popełnił błędu. Nie popełnił błędu, nie popełnił błędu. Ale, ale podał piłkę do ścięcia prawdy i Sprawiedliwości. No bo. Yy... Prawo i dobrze, dobrze się dobrze czuje w, w debacie no, ale się, ideologicznej. PiS się świetnie, prezes się świetnie czuł mówiąc, że uchodźcy przenoszą pasożyty. No nic nie poradzę na to, że PiS jest gotów każdy poważny temat zinstrumentalizować i wykorzystać do walki politycznej. Na tej zasadzie nikt by nie mógł nic robić. Musielibyśmy tylko siedzieć i chwalić pomysły prezesa. Naprawdę to są rzeczy ważne, Czyli o których trzeba normalnie nie rozmawiać. nie popełnia błędów. Nie popełnia, Znaczy też każdy popełnia błędy. Ja nie mówię, że nie popełniamy błędów, natomiast w tej sprawie mamy rację i jesteśmy po jasnej stronie i oczekujemy dyskusji, rozmowy, czy jest, a nie kto jest ideologicznego. Po no, kardynał czy jest po ciemnej stronie. Ja nie stronie? mówię, że kardynał czy ktokolwiek. Ja mówię, my jesteśmy po stronie dzieci, po stronie ochrony dzieci i gotowi jesteśmy właśnie w, to przecież edukacja się odbywa w szkołach, do dialogu z nauczycielami, rodzicami, to nie są rzeczy, które załatwia się ognistymi przemówieniami na konwencjach, gdzie się kogoś atakuje i gdzie się mówi o ataku na dzieci, no to jest odwracanie kota ogonem. Panie premierze, czy w sprawach list, list do Parlamentu Europejskiego nie zaspali państwo gruszek w popiele? Ponieważ jedynki pisowskie już prowadzą kampanię, a u was właśnie nie wiadomo, kto będzie na tych listach. Decyzja w ciągu najbliższych y, kilkunastu dni, natomiast jestem przekonany, że A dlaczego kis, dopiero? Z powodu. Czy, no czy tam ale, są jakieś takie ale, tarcia? Czy... Nie, tarć, tarć nie ma. Jak na pięć partii, jak na y, tak naprawdę nowatorskie przedsięwzięcie polityczne nigdy w Polsce nie było koalicji pięciu partii. Wszystko odbywa się bez jak zakłóceń. Pięć bez zakłóceń. Za, za chwilę ruszą prace programowe. Natomiast proszę zauważyć, to PiS zbyt wcześnie rozpoczął swoją kampanię. No dobrze, ale... Po to, żeby uciekać od afery srebrnej. Ale ja teraz pytam, teraz pytam o Was. Kiedy, kiedy będzie wiadomo, czy Leszek Miller dostanie propozycję, czy nie? Na przełomie rozmawiamy, na przełomie marca, kwietnia będzie konwencja, będzie prezentacja wszystkich list i proszę tutaj o chwilę cierpliwości. Wybory są pod koniec maja i my wiemy, co robimy i nie zamierzamy tutaj ulegać jakiejś takiej presji, żeby teraz się ze wszystkiego wystrzelać. PiS ma inne powody do takiego tempa i uważam, że my kandydatów zaprezentujemy znacznie bardziej godnie niż rzeczniczka PiSu po ciemku stojąc pod siedzibą PiSu i czytając kartki. Dzień więc państwo więc... Zrobią to Rano. Nie, Ech, zrobimy to w samo południe. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Tomasz Siemoniak. Platforma obywatelska Beata Mikniewicz, do usłyszenia.